Oj, dzisiaj przychodzę do Was z bólem i odsyła to, ale tak sobie pomyślałam, pokażę Wam, żebyście tego nie zamawiali. Ojejko, wiecie co, tak mnie zaczęło boleć, położyłam się na chwilę, Maksiu tutaj koło mnie teraz, Dominem się bawi. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Oj, dzisiaj przychodzę do Was z bólem. Zaraz Wam wszystko opowiem, tylko spieszę się do lekarza. I jak już będę tam na miejscu, wiecie, pod przychodnią, to wtedy na spokojnie Wam opowiem. Jestem już na miejscu, mam parę minut, to Wam wszystko opowiem. Po prostu tak cierpię, mam taki ból. Zaczęło się 3 dni temu. Tutaj mnie coś zaczęło piec. Normalnie takie pieczenie czułam. Skóra stała się strasznie wrażliwa, ale to było takie pieczenie, nie do wytrzymania. Nawet nie mogłam, wiecie, bielizny tutaj na górze nosić. Mam teraz założoną i po prostu nie mogę z bólu, przysięgam. Takie pieczenie, ale z dnia na dzień było tylko coraz gorzej i teraz czuję ogromny ból, oprócz tego pieczenia wciąż na skórze, czuję ból wewnątrz i to się ciągnie od tutaj przodu, gdzie są żebra, aż po plecy i na tej całej, tutaj wiecie, wysokości, no po prostu cały ten obszar mam tak obolały, jakbym została pobita, pokopana, nie wiem. A nic się nie stało. Przecież wiem, że nic się nie stało, ale to jest takie uczucie, jakbym miała poparzoną skórę i właśnie jakiegoś urazu wewnątrz doznała. Nic kompletnie się nie stało, ale to jest taki ból, że ja po prostu zaciskam zęby. Mam nadzieję, że mi coś pomogą w przychodni. No i oczywiście przedwczoraj wieczorem zaczęłam googlować sobie, co to może być. No i ojeny, co ja wyczytałam, to mogą być symptomy najgorszych chorób. Mogę mieć duży problem z wątrobą, z nerkami i to się właśnie objawia. Nie, tam chyba głównie właśnie o wątrobie było. Z nerkami to było mniej przypadków, ale były. Ale właśnie ból tutaj całej tej części się objawia. Ale to jest, no, jeny. Nie do opisania ból po prostu. Brałam już i ibuprofen, i paracetamol. Ibuprofen, że jeżeli tam jakieś zapalenie jest, żeby wiecie, może by mi przeszło. Paracetamol, żeby mnie tak nie bolało. Ale strasznie boli. I oczywiście w przychodni nie było miejsca. Już dzisiaj o 8:30 rano dzwoniłam. Zajechałam z Maksem pod szkołę i od razu zaczęłam dzwonić. I tylko melodyjka i że jestem 5. w kolejce. Potem byłam nagle 3. w kolejce, potem 2. i wskoczyłam i pani mówi, że nie ma miejsca do lekarza. My mamy 2 oddziały na Kenton, na Benwell, jeżeli jesteście stąd, to wiecie, o czym mówię. Na Kenton nie było już w ogóle żadnego miejsca, na Benwell kazała mi przyjechać i to jest wizyta u praktykującej pielęgniarki, ale ja im ufam, one naprawdę mają dobrą wiedzę, także mam nadzieję, że mi pomoże, bo po prostu to jest nie do zniesienia i tak pomyślałam właśnie, że Wam się wyżalę dzisiaj. I jeszcze dzisiaj robiłam zdjęcia do butiku nowych sukienek przez zaciśnięte zęby i je zakładałam i nagrywałam. Także zaraz sobie zobaczycie, kilka tylko dosłownie Wam nagrałam, bo nie byłam w stanie po prostu funkcjonować bardziej. No ale może ja idę do przychodni, a Wy zobaczycie sobie te piękne sukienki.
Sukieneczka w piękne kwiatuszki, rozmiar SM, długość przed kolano, w pasie szeroka gumka, z tyłu zapinana na guziczek. Przepiękna sukienka w rozmiarze SM. Zobaczcie na ten zdobiony dół, no jak to niesamowicie wygląda. Dekolt przepiękny, kwiaty w pięknym kolorze. Jest to sukienka w kolorze granatowym. Ma tasiemkę, którą można z przodu lub z tyłu zawiązać. Przepięknie się prezentuje. Sukienka w rozmiarze 14 w przepiękne kolory kwiatów. Czerwone, różowe, morelowe, cudo. Tutaj ma na końcu na rękawkach gumeczki. Tasiemkę można związać lub zostawić taką rozpuszczoną. I tutaj na górze ma jeszcze takie gumeczki, przez co się ona tak ładnie tutaj u góry układa. Mam na sobie kombinezon, na metce rozmiar 18, ale już bym powiedziała, że będzie dobry tak od rozmiaru 14-16. W pasie związywany tasiemką, u góry zobaczcie jakie ozdobne koraliki, z tyłu gumeczka, no i teraz coś niesamowitego. Zobaczcie jakie ma rozcięcia w nogawkach od zewnętrznej strony, z jednej i z drugiej strony. W ogóle wygląda jak sukienka, a jest bardzo wygodny. Niesamowity, naprawdę. I jeszcze muszę dodać, że jest to 100% wiskoza. Przepiękna sukienka w rozmiarze 12. Niesamowity, porządny materiał. Tutaj wykończona koroneczką taką delikatną. Górna część ma od środka jeszcze dodatkowy materiał, że można nosić ją bez biustonosza i za bardzo tutaj nie będzie nam się nic oznaczać. Myślę, że i tak na luzie można ją wystylizować, nawet na wakacje, nawet do klapek. Ja bym nawet tutaj zaryzykowała trampki do tej sukienki lub do szpilek z marynarką bardziej oficjalnie. Ale jest niesamowity ten materiał, naprawdę jest porządna. Sukienka w rozmiarze 16, można ją nosić już od rozmiaru 14, 100% silk, czyli 100% jedwab. I tutaj ma taką szarfę, którą można wiązać na różne sposoby. Ja zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda bez związanej szarfy, ale najpierw właśnie ta szarfa odtąd idzie. Z dwóch boków taki pasek się rozciąga i ja sobie tak właśnie z przodu na krzyż zawiązałam. I przeprowadziłam do przodu te paseczki, bardzo, chyba w tej wersji mi się najbardziej podoba, ale można też z tej szarfy taki coś a la szal zawiązać, zaraz Wam pokażę, ale jest niesamowita, zobaczcie jak ten dół jest wykończony, jest przepiękna i ramionczka są regulowane. O, coś takiego można sobie też stworzyć, żeby mieć ramiona przykryte. O, tak sukienka prezentuje się bez związanych pasów. Sukienka na plażę w rozmiarze L, ale zobaczcie, ja noszę M-kę i też jest na mnie dobra. Ten paseczek tutaj można sobie odwiązać i albo go schować, albo jako kokardkę zawiązać z przodu. Tutaj jest taka, wiecie, zwiewna, naprawdę sporo tego materiału tutaj jest i będzie tak fajnie wiało na wietrze. Ta część tutaj jest z takiej gumy zrobiona. No i właśnie ten paseczek. Zaraz Wam pokażę, jak bez paseczka wygląda. O, zawiązałam tutaj na kokardkę. Niesamowita, naprawdę. Na pewno przykuwa wzrok, jest przepiękna. Czerwona sukienka, rozmiar 10, 96% wiskoza w takie piękne kwiatki. Przepiękny kolor, błękitny. Granatowy, żółty, kremowy, z taką ozdobą tutaj. Jest to rozmiar 8, ale spokojnie na 10 też będzie dobra. Ja noszę rozmiar M i zobaczcie, że na mnie pasuje idealnie. Przepiękna falbanka przy rękawku, 95% wiskoza. Czarna sukienka w przepiękną łączkę. Zobaczcie jakie kolory, żółty, zielony. No naprawdę, jak prawdziwa łąka to wygląda. Tutaj ma takie kokardki przy rękawku, 100% wiskoza, w pasie ma gumkę, przepiękny dekolt, rozmiar na metce to jest rozmiar 8, ale zobaczcie, na mnie jest idealna, nawet bym powiedziała
że to jest taka dobra dwunastka. Kombinezon rozmiar 12 z gumeczką w pasie, bardzo fajny na lato. Tutaj związywany u góry paseczkiem. Kombinezon rozmiar 10, 85% bawełna, 15% len. Bardzo piękny kolor zapinany na guziczki, to jest taki miętowy kolor, dekolt można regulować i ma kieszenie. Naprawdę, niesamowity jest i bardzo wyszczuplający. I już wyszłam. Badanie krwi mi od razu zrobili. I to był pan pielęgniarz, bardzo długo mnie badał, ale po prostu tak długo mnie badał. Oglądał, ugniatał, osłuchiwał temperaturę, tętno zmierzył, wszystko. Milion pytań zadał, no i mówi, że mam się nie martwić, że mnie na pewno wyleczą, że najprawdopodobniej jest to zapalenie odcinka żebrowego. Przepisał mi już leki, już elektroniczną drogą recepta, wiecie, wędruje do apteki. Także jak będę wracała, będę mogła odebrać sobie od razu lekarstwa. Zacznę od razu brać. Mam nadzieję, że ból przejdzie, bo ojej, no strasznie się czuję, naprawdę. Rivers run dry, dust spreads in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? Jestem już w domu i mam takie wrażenie, może też tak macie, że po wizycie u lekarza czujecie się trochę lepiej. Serio. Od przychodni dojechałam do apteki, wróciłam teraz do domu i tak jakby mi było trochę lepiej. Pewnie to jest tylko złudzenie, ale ja tak często mam, naprawdę. Dobra, teraz będę pakowała Wasze zamówienia, za które z całego serca dziękuję. No i będę przy okazji też myślała, co zrobić na obiad, bo miałam rano wyciągnąć coś z zamrażarki, jakieś mięsko, nie zrobiłam tego, więc więc nie wiem, teraz nie za bardzo zdążę się rozmrozić, ale pogrzebię, może coś tam znajdę. Albo może jak Max wróci ze szkoły, to pizzę sobie zjemy, bo mam takie dwie mrożone w zamrażarce, a na przykład na wieczór coś takiego innego, konkretniejszego przygotuję, no zobaczę. Dobra, pakujemy zamówienie. Comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel. Wiecie co? Był właśnie kurier i mi coś przywiózł i mi się przypomniało, że jeszcze coś miałam Wam pokazać. Otóż, o Boże, czekajcie, to jest mój adres, dobra. Otóż zamówiłam sobie takiego mopa. Na pewno kojarzycie, one już długo, długo, długo są na rynku. Tutaj się płyn wlewa i tu jest taka rączka i przyciskacie i tutaj płyn wylatuje i od razu wycieracie. To jest mop firmy Vileda. Ja mam takiego tradycyjnego mopa z tymi takimi, wiecie, włoskami, nie no, takiego, no wiecie, z frędzelkami. Ale stwierdziłam, że takie coś może być fajne tak na szybko do przecierania podłogi. Jak się coś wyleje, no myślę, że bardzo fajnie. Jak macie, dajcie znać, jak się sprawdza, a jeżeli nie macie, to ja na pewno będę testowała i na pewno będę Wam we vlogach pokazywała i Wam szczerze powiem, czy warto, czy nie. Ale myślę, że warto, no ale do końca to się okaże. I Wojtek zamówił nam coś na backyard. Czekajcie, ojeny, żeby mi nie spadło. Pomożesz mi? Wojtek tam z boku stoi, ale on jest na czacie, rozmawia. Ojeny, teraz to zapakujesz tak jak było. I zobaczcie, Wojtek zamówił neon. O, taki napis bar z takim kielichem. I nam się tak bardzo spodobało. I jak już będę miała
wiecie, będziemy mieć bakier zrobiony, jak już będę miała ten swój tam domek do siedzenia, to tam właśnie sobie taki neon założymy. No niesamowicie mi się podoba. Niesamowicie. To jest na pleksji wykonane, tutaj są dziurki u góry, że można zawiesić. Bardzo fajny. Weźmiesz ode mnie? No i wiecie co? Maciek zamówił dwie rzeczy. Jedną z Shein, a jedną z Boohoo. I odsyła to, ale tak sobie pomyślałam, pokażę Wam, żebyście tego nie zamawiali. To jest Shein. O, biedny. O, takim się cieszy. Ja to przymierzałam, mówię do Maćka, pożyczę kiedyś od Ciebie, ale on to oddaje. Wiecie co, no, wyglądało to na zdjęciu inaczej. Maciek mówi, nie wiem, ja nie widziałam. A przyszło coś takiego. Zobaczcie, po prostu dyskoteka. Wojtek się patrzy. To jest koszula. O, taka koszula. Cała w cekinach. Cała po prostu. No niby pomysł na jakąś taką wyjątkową imprezę albo tematyczną imprezę. Bardzo fajny, ale wykonanie no nie jest za dobre tego. Kołnierzyk taki bardzo sztuczny, bardzo. No nie wiem, no raczej nie polecam. No i jeszcze jedna właśnie rzecz z Boohoo. Tutaj zamówił taką kolorową koszulę. I wiecie co, ona też chyba coś, Maciek mówił nie tak. Ojej, ale jakie kolory. O, zobaczcie. To taka typowo letnia. Ale coś chyba nie tak kolory Maćkowi pasowały. Podoba Ci się? Nie. Nie wiem, też jest taka dziwna w dotyku, wiecie? Tak jakby chcieli zrobić coś fajnego, albo na styl robili coś, czegoś naprawdę, wiecie. Super, a wyszło to takie, taka tania, taka nieładna, tandetna podróbka. No, kiepski ten materiał. No dobra, idę teraz popracować i stwierdziłam, że jednak do jedzenia dzisiaj zrobimy chyba kiełbaskę z cebulką i mamy jeszcze, wiecie co, haggis. Kiedyś Wojtek kupił haggis i mieliśmy zamrożone. Tak, od razu Wam powiem, można mrozić haggis, bo ja nie byłam pewna. I wczoraj wieczorem zrobił mi troszeczkę do posmakowania, tak tylko z mikrofali, z ketchupem i pyszne to było. I dzisiaj zrobimy sobie właśnie te haggis, kiełbasy z cebulką i wystarczy nam tego jedzenia. No. Cześć, Maksio! Kolę też mam. O, ja ci! A za co ty dostałeś taką niespodziankę od taty? Że miałem wszystkie uśmiechnięte buźki. Że byłeś taki grzeczny w szkole, brawo! Bardzo grzeczny Maksiu był w szkole. No i zajechali do Herona z Wojtkiem, jak wracali ze szkoły. Wojtek mu kupił takie Smartisy, a to są jajeczko w ogóle jeszcze. Smartisy, jako nagrodę, niespodziankę za to. Tak, tylko jajeczki. Jajeczka, mhm. No i jeszcze kupił Wojtek takie napoje. To jest cytryna i limonka. Po 3 pensy były tylko, zobaczcie. No i kupił mi niespodziankę, to jest chyba jakaś nowość. Pierwszy raz to widzę. Zobaczcie, cold brew. Iced coffee mocha i tego się dolewa, znaczy wlewa się 1/10 szklanki tego i resztę napełnia się wodą, mlekiem, lodem, czym tam chcecie. Ale jakie fajne. I to kosztuje funta. Także będę musiała chyba więcej sobie tego kupić w Heronie, bo ja bardzo lubię cold brew i na pewno będzie pyszne. Zresztą zaraz posmakujemy. No to próbujemy. Napiję się tego z mlekiem kokosowym. O jeny, czyli tylko troszkę tego trzeba dodać. Jakie gęste. Ale jakie gęste. Syrop normalnie. O. Mieszam i mieszam, a to się osadziło wszystko na dole. Chyba muszę łyżkę wziąć, to chyba jednak lepiej jest dodlewać tą kawę do mleka. Maksiu przyszedł zobaczyć. Dobre! Dobre! Mhm. Ciekawe, czy tobie też... No, ale to tak jak
kawa smakuje, no. Pyszne, nie? Dobre. To będzie dobre, wiecie co, jak będzie gorąco. Z lodem. To nawet było chyba napisane, że do szejków można dodawać. Taka wygodna buteleczka do trzymania w lodówce. Zaczynam robić jedzenie. Przysmażę cebulę, dodam grzybki, czesnut, do tego kiełbaskę, pomidorek i ogóreczki, to będzie surówka i bagietka czosnkowa do tego. Grzybki już obrałam, cebulę obrałam, warzywa umyłam, kiełbasa przygotowana, jeszcze nie wiem, czy jedną, czy dwie zrobię. Bagietki rozpakowałam, a tutaj zobaczcie, jest ten haggis, co my mieliśmy. My go kiedyś kupiliśmy w Costco. Naprawdę jest smaczny. Znaczy, mógłby być trochę bardziej mokry, bo jest taki suchy, wiecie. Ale naprawdę jest dobry. Zrobiłem na to. No dobra, ale Max mi drapnął kiełbasę. Dobra? Świetnie. No dzięki, ty ten większy sobie wziąłeś. Ja robię obiad, a Max z Wojtkiem się pobawią. Dopiero dzisiaj Max rozpakował prezent urodzinowy, te domino z pociągiem. Bardzo ładne kolory. Patrz, co ja... Co ten tata ci wymyślił? Tutaj. Obciążył folią balona, żeby on tak niżej spadał. Ale super. I patrz. Wow. I spada. Ojejka, wiecie co, tak mnie zaczęło boleć. Położyłam się na chwilę. Maksiu tutaj koło mnie teraz dominem się bawi. Bawi się, że to pizza i wyskakuje, tak? Tak. Oj, tak mnie boli. Mama, bez pizzy. Bez pizzy. No wezmę, o tu mam jedną. Tutaj ciekawe ciekawe kolory, wszystkie kolory. Aha, a jak ja mam to wyciągnąć? O, nie dam rady. Ja mogę. No pomóż. Niem. Ale pizza pyszna. Max przed chwilą jadł jeszcze kabanosy. Teraz mu zrobię smoothie, bo mam jeszcze trochę arbuza. I tak myślę, co dodam do tego arbuza. Może jabłka. Samego jabłko? Chcesz arbuza z jabłkiem? Tak. No dobra. Ale nic więcej. No dobra, a miodu trochę? Tak, i mleka. Dobra. Max włożył arbuza i już nic się nie zmieści. Muszę najpierw to zmiksować, żeby potem dodać jabłka i miód. Gotowe, teraz jabłka wrzuć. Czy zobaczyć, jak jest sobie plup. I ochlapać wszystko. Oj. Max się spróbował i zdecydował, że chce mleka jeszcze trochę, żebyśmy dolali. O, tak troszkę, dobrze? Tak. Pomożesz mi? Tylko troszkę. I... Już. Już? Tak. Tak, tylko żeby dodało smaku. Aha, fajnie. O, ktoś tu jest śpiący. No bo już sobie tam kilka trzy. Aha. I gotowe. Proszę. O, tą stronę. Nie, nie, nie. Było otwarte. Spróbuj teraz. Trzymaj mocno, mocno. Smakuje ci? Chyba smakuje. Do kubka. Do kubka? Max
już śpi, ja przyszłam na górę, bo muszę vloga jeszcze pomontować. I nie mam siły, wiecie. I nie wiem, jakiegoś takiego doła złapałam. I tak sobie myślę, że ten vlog chyba nie wyszedł taki, jak miał wyjść. No przepraszam Was bardzo, ale no nie wiem, myślałam, że to będzie inny dzień. Zaczęłam vloga nagrywać, no to już nagrywałam, ale to chyba nie wyszło to, co miało wyjść. Ale mam nadzieję, że mimo to spędziliście ze mną chociaż trochę miłego czasu. Także będę się na dzisiaj z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia, kochani, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że będę się już lepiej czuła. No po prostu tak już czekam, że ten dzień dzisiejszy się skończy, ale no muszę jeszcze siąść do komputera i już marzę o tym, żeby się położyć po prostu i odpocząć, bo się fatalnie czuję, naprawdę. Taki ból i pod żebrami tak czuję, no koszmar, jeny. Pa, kochani, dziękuję, że byliście. Do zobaczenia.